Dobra, lećmy. Ale w ogóle dziwnie jest posegregowana ta lista, jeśli chodzi o bossy. Dobra, słuchajcie. Old Dragons of the Tree. A, to są te gówna przed smokiem. O Jezu, to jest jako boss w ogóle zaliczone? Co wy gadacie? Dobra, dupa wołowa. Dobra, Hatred Demon. Dobra, demon nie pasuje do Sekiro. Demon jest bardzo soulsowy, nie? Demon jest takim bardzo soulsowym bossem. Więc ja bym go wywalił. Ale dałbym mu takie mech. Chociaż... No... Dobra. Great Shinobi Sova. Imo jest okej, ale czegoś mu brakowało. To jest ten Sova, z którym walczymy na... w Ashinie, w zamku. Na szczycie zamku. Ja bym dał jest okej po prostu. Nic niesamowitego. Oniwa, czyli ten generał na koniu. Mech. Nic specjalnego. O kurde. Saint Isshin to jest gigaczat według mnie. To totalny gigaczat według mnie. To jest ten ostatni Isshin, z którym się walczy. Saint Isshin, nie oszukujmy się, jest najtrudniejszym bossem w grze tak naprawdę. No może jeszcze ten demon nienawiści jest trochę podobny, jeśli chodzi o trudność. Dlatego nie sugerowałbym się trudnością. Dobra, dalej mamy Isshina Shinę, ten w szurze. W sensie Shura Ending, czyli tym szybkim endingu. On był spoko i dałbym go gdzieś... No dobra, okej, dałbym mu takiego niskiego Sigmę. Taki A-tier. Ale do jeski kompletnie bym go nie dał. To słuchajcie, małpę byśmy sobie wrzucili... Jest okej. Nie jest to boss typowo sekirowy. Nie, nie, na A bym jej nie dał. Headless Ape, czyli te dwie małpy, które potem się pojawiają. Moim zdaniem mech. Kompletny mech. Może nawet dupa wołowa. Chociaż nie, dobra, niech będzie mech. Foster Father, czyli Sova w Hiracie. On jest lepszy. On jest mocniejszy niż zwykły Sova, więc ja bym go dał do Sigmy. Na A. Dalej mamy Trumonka, czyli tą mniszkę ze źródlanego pałacu. Moim zdaniem ona jest po prostu okej. Corrupted Monk, czyli zdeprowadzona mniszka z doliny, jest okej. Na C. Divine Dragon. On był mega widowiskowy. Ten boss był naprawdę mega widowiskowy. Ale z racji tego, że walka z nim wyglądała bardzo dziwnie, na zasadzie odbijania błyskawic, to ja bym chciał mu dać Sigmę, ale ja nie mogę mu dać Sigmę. Nie, sorry chłopaki, ja mu nie dam Sigmę. Jest okej. Mimo, że mi się mega podobał klimacik z tym bossem związany, to jednak ta walka mnie troszeczkę odtrąciła. Więc daję okej. Genichiro Sigma albo Genichiro na A mówicie. Genichiro na pewno nie GigaChad. Na pewno nie GigaChad. Sigma zgadza się, ale wyżej nie. Dobra, lećmy dalej. Lady Butterfly. Walczyłem z nią ostatnio na NG+. Wiecie co? Ona bardzo fajnie się z nią walczy w zwarciu, w sensie ma całkiem fajne podejście. Trzeba na nią mieć całkiem dobry refleks. Ale czy ona jest Sigmą? Raczej nie jest Sigmą. Jest okej. Okej, tu się zgadzam. Genichiro Way of Tomoe. To jest ten Genichiro z ostatniej walki. Z Isshinem. Dupa wołowa jak dla mnie, totalna. Mogłoby go nie być. A jak dla mnie Genichiro ten na ostatniej walce mógł być albo tu, albo najwyżej tu. Ale ja bym go dał raczej tu. Screen Monkeys. O Jezu, dupa wołowa straszna. To są te małpy z tego... z parawanu. To nawet nie jest... nie... Tego nawet nie da się traktować jako bossa, to po prostu biegasz i szukasz małp. Do uwalenia. Za pierwszym razem może być ciekawą zagadką, tak, oczywiście. Ale jako boss taki... No nie. Genichiro Ashina z pierwszej walki. Kompletnie nie mam zielonego pojęcia, bo ani razu z nim nie wygrałem. Jeszcze mamy Emmę. Emma moim zdaniem jest okej. Nie więcej.
Bo Emma się wydawała taką Sigmą na początku. Jak podchodziłem do pierwszej walki z Emmą, to ona wydawała się taką delikatną Sigmą. W sensie, że takie A bym jej dał, ale potem tak powalczyłem z nią chwilę, no i nie. No jakby spodziewałem się czegoś więcej po pierwszym tym. Po tym endingu od Emmy. No niestety, sorry. Okej, dobra, no to wygląda mniej więcej tak. Mamy jednego na S tylko, tak naprawdę. Mamy tylko Ishina jako Gigachada. Nic więcej. Fusaki, wyłączaj tego Eldena, dawaj. Nie, co ty? Eldenika dzisiaj robimy. Dobra, to co, teraz robimy tier listę, ale sama trudność, tak? Jak to się resetuje? Reset. Dobra, robimy trudność teraz. To jest na D. To jest na S. To będzie na A. Oniła będzie na... W sensie, żeby było jasne, na S są najtrudniejsze, a na D są najprostsze. Oniłę bym dał na C. Saint Ishina bym dał oczywiście na S. Ishin Ashina na A. Guardian Ape na A. Headless Ape na B albo A. Nie jestem pewien. Jak myślicie? Ci, którzy przeszli. Te dwie małpy. Mi się wydaje, że te dwie małpy były prostsze niż ta jedna małpa. Bo tam nie było dwóch faz w ogóle. Tam tylko jedna faza chyba była. B? No właśnie, też mi się tak wydaje. Sowa w Hiracie. Między A a S. Ale raczej A. Chociaż on jest naprawdę ciężki. On ma bardzo dużego poisa. Ciężko jest go dorwać po prostu. Więc ja bym go dał między A a S. Możemy go dać na S. Chociaż nie, no kurde. Już w porównaniu do takiego Saint Ishina, Sowa to jest kuźwa wypierdek. Serio. No jak nieprawda. No nie, no dla mnie nieporównywalnie cięższy jest Ishin. Możemy go dać na S, ale moim zdaniem to on jest gdzieś pomiędzy. Przede wszystkim Saint Ishin ma trzy fazy plus Genichiro. Bo jego chyba też liczymy. Możemy go nie liczyć, nawet jak go nie liczymy. To on ma trzy fazy, które są no dość, no są naprawdę trudne. Dobra, niech będzie S. Nie będzie. On gdzieś pomiędzy, ale niech będzie. Nie, dobra, niech mu będzie, niech mu będzie. Mniszka ze Źródlanego na A. Mniszka z Doliny na B. Smok na D, bo on jest bardzo prosty. Genichiro na A na pewno. Ishin na łące, demon, Sowa ten drugi. Też się, zgadzam się, zgadzam się. Ishin na pierwszym, na drugim demon, na trzecim Sowa Father w Hiracie. Dobra, tych nie bierzemy. Lady Butterfly na B. Genichiro na D. W sensie ten z łąki. Screen Monkeys na D. Genichiro Ashina. Nie wiem po co on jest w ogóle wrzucony tutaj. Znaczy ja go daję na S, bo on jest... Jak ktoś go przejdzie na początku gry, to jest gigaczadem generalnie, nie? Jak ktoś go przejdzie, no to... No to gratuluję. On jest nie do ubicia. Praktycznie. Emma jest na poziomie takiej Lady Butterfly, bym powiedział, nie więcej. No i tyle w sumie. Nic więcej. Jakbym miał uporządkować, to bym dał tak. Ishin na pierwszym, demon na drugim, Sowa na trzecim. I Genichiro jest tak jakby trochę poza skalą, bo on jest na pierwszym poziomie, w sensie na pierwszym, w pierwszej lokacji jego się przejść nie da tak naprawdę. No chyba, że ktoś go przejdzie, to jest zajebisty, ja mu zaklaszczę, zagram, nie wiem, na flecie i nie wiem co tam jeszcze. O matko, licznik, ile pokazuje? 114, okej, no dobra, to lecimy z tym tematem.